Ale o czym my mówimy? Precz z hipokryzją. No, synowie się wychowali na tych piersiach, więc o co chodzi? Jeden z katolickich tabloidów uznał, że to nie było w dobrym stylu, że twoi synowie fotografowali cię topless. Czy czytałaś te wzmianki? Tak, faktycznie dotarło do mnie, że tego typu lekkie zamieszanie było. Nie, to jest jakaś kompletna bzdura. Nie czuję się z tego powodu jakoś specjalnie winna. Każda mama ze swoimi synami spędza wakacje tak, że jest w bikini, że leży na plaży, że jest na basenie. I dobrze, że moi synowie chodzą do szkoły, która, ponieważ ma około 40 narodowości u siebie wśród uczniów, jest tak otwarta na świat, jest tak tolerancyjna i tak mało interesuje się tym, co się dzieje w polskim show biznesie, że moi synowie praktycznie nie odczuwają tego typu informacji. Ale o czym my mówimy? Precz z hipokryzją. No, synowie się wychowali na tych piersiach, więc o co chodzi? No właśnie, bardzo często łapiemy tego typu problemy, które nie istnieją, ale to nie ma się czym przejmować zupełnie.